Przed nami nowy rok szkolny. 4 września uczniowie powrócą do szkół. W związku z tym burmistrz miasta i gminy Sztum Leszek Tabor wizytował placówki oświatowe gminy Sztum, by sprawdzić stan przygotowań placówek do przyjęcia uczniów na nowy rok szkolny. W ten ostatni wakacyjny piątek, tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, odwiedziłem wszystkie nasze szkoły, przedszkola. Chciałem sprawdzić, jak są przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego, bo ten rok szkolny będzie szczególny, związany z wdrażaniem rządowej reformy ośmioklasowych szkół. Chciałem się zorientować, jak przygotowane są klasy dla tych dzieci, które do tych szkół nie uczęszczały, jak w przypadku sztumskiego gimnazjum, dla pierwszych klas, dla czwartych klas, dla siódmych. A ponadto zorientować się w sprawach kadrowych, czy wszystkie przedmioty mają odpowiednich nauczycieli, czy dotarły do wszystkich szkół podręczniki, czy szkoły są wymalowane. I muszę powiedzieć, że to, co było po stronie samorządu, zostało, tak mi się wydaje, ocenią to oczywiście rodzice, bardzo dobrze wykonane, szkoły są odnowione, wyposażone. Natomiast no, są problemy z tempem realizacji tego, co deklaruje rząd. Nie we wszystkich szkołach są podręczniki do klas czwartych i do klas siódmych. Nauczyciele starali się w ramach własnego samokształcenia poznać nowe podstawy programowe, ale także ten rok będzie rokiem trudnym, ale tutaj szkoły, nauczyciele i samorząd dołożymy wszelkich starań, żeby to, co jest pewnym ryzykiem czy niebezpieczeństwem, żeby to wszystko minimalizować. Placówki szkolne są bardzo dobrze przygotowane, są wymalowane, wyposażone. Bardzo dużo zakupiliśmy pomocy naukowych z unijnego projektu Naukowy Zawód Głowy. Przybyło nowych tablic multimedialnych. Dyrektorzy bardzo sobie chwalą te pomoce naukowe. Są one bardzo pomocne w realizacji lekcji i no już niestety wypierają tradycyjne tablice czy rzutniki. Także są bardzo dobrze przygotowane nasze szkoły, przedszkole również. Tu rodzice możecie być spokojni. Życzę wszystkim, żeby ten nowy rok szkolny był naprawdę rokiem satysfakcji z osiągniętych wyników w nauce dla uczniów, dla rodziców, dla nauczycieli i żeby nasze szkoły i przedszkola naprawdę były prawdziwym drugim domem. Chciałbym podziękować wszystkim za pomoc dla samorządu przy ustalaniu sieci szkół. Możemy powiedzieć, że jesteśmy razem współautorami tej sieci szkół ośmioklasowych. Nauczyciele, dyrektorzy i rodzice. I panie Marcinie, na pana ręce składam też podziękowanie dla rodziców i Rady Rodziców przy szkole numer 2, ponieważ wasze wnioski, opinie były bardzo pomocne dla samorządu i pozwoliły na podjęcie optymalnych rozwiązań. Także nie ma w naszym samorządzie, w naszej gminie jakichś konfliktów, które no niestety w niektórych miejscach występowały, bo nie zawsze można było dostosować decyzje do oczekiwań wszystkich. Życzę dzieciom jak najlepszych wyników, rodzicom, nauczycielom, dziadkom radości z tych wyników i też tu korzystając z okazji chciałbym zaprosić na urodziny naszego miasta na Dni Ziemi Sztumskiej, już w ten piątek, sobota, w niedzielę do Żynki. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze. Program bardzo bogaty, na plakatach w internecie można się z nim zapoznać.